A teraz poproszę na scenę przewodniczącego regionu Platformy Obywatelskiej, pana Tomasza Lenca. Zapraszam do nas na scenę. Szanowni Państwo, zostałem dzisiaj zaproszony do Grudziądza, do miasta, które świeci taką jasną gwiazdą w województwie kujawsko-pomorskim. Do miasta, gdzie żyją wspaniali ludzie, którym się chce. Do miasta, które jest widoczne, tak jak powiedział Robert Malinowski, nie tylko na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, ale już i wreszcie, czy może znowu na mapie Polski. Chciałem Państwu powiedzieć, że mamy, jak Państwo zapewne wiedzą, 5 prezydentów w województwie kujawsko-pomorskim. Każde miasto, wyborcy, mieszkańcy tych miast oceniają swoich prezydentów w taki sposób, aby można było podsumować ich 4-letnie rządy, czy też niekiedy dłuższe, bo sprawują kilka kadencji. Ten krótki film, który był bardzo emocjonalny, pokazujący miłość do Grudziądza, mieszkańców tego miasta, pokazuje też to, co czuje w mojej opinii Robert Malinowski do swojego miasta. Bo to nie jest tak, że można być tylko dobrym menadżerem, jakim jest Robert. Dobrym samorządowcem, jakim jest Robert. Też chcę powiedzieć od siebie, bo znam Roberta, uwaga, 25 lat. Więc mogę powiedzieć, że można być dobrym człowiekiem, jak Robert. Ale też przede wszystkim trzeba, a Robert jest taką osobą, być dla tak dobrego miasta jak Grudziądz świetnym, znakomitym prezydentem. Szanowni Państwo, jak wiecie, a tak myślę, to w Grudziądzu jest tak naprawdę jeden kandydat na prezydenta, chociaż nie wiem czemu, jak wiedziałem, zarejestrowało się kilku. Ale to pewnie hobbyści. Są takie osoby, które lubią startować w wyborach, brać w nich udział. Myślę, że w tych wyborach, tak jak 4 lata temu, Robert zdobędzie poparcie mieszkańców i wygra w pierwszej turze. My z zewnątrz, z Torunia, z Włocławka, z Bydgoszczy, także z poziomu parlamentu, patrzymy naprawdę na Grudziądz z podziwem. A na Roberta z nadziejami. Bo to do nas parlamentarzystów, także z Grudziądza, w tym do Tomka Szymańskiego, do radnych sejmiku i do marszałka Piotra Sobeckiego, Robert zwraca się z ambicjami Grudziądza. Prosi nas o wsparcie, pomoc, lobbying. Zawsze Grudziądz mógł i będzie mógł na to liczyć. Mam nadzieję, że te kolejne zadania, kolejne ambicje, kolejne wyzwania dla Grudziądza, które Robert niesie w programie wyborczym do 2020 roku, będą zrealizowane. Bo to jest po prostu najlepszy kandydat dla miasta Grudziądza na prezydenta. Robert, wygraj w pierwszej turze.